Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczypospolitej, gościł dziś na Suwalszczyźnie. Spotkał się m.in. z mieszkańcami Augustowa, Raczek, Sejn i Suwał, gdzie przemawiał w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Podczas swojego wystąpienia krytykował sposób sprawowania władzy przez Bronisława Komorowskiego, obecnego prezydenta RP. Zdaniem Andrzeja Dudy obecny prezydent nie wywiązał się z roli arbitra, kiedy liczne grupy społeczne występowały ze swoimi problemami. Wymienił tutaj chociażby górników, rolników i protestujących rodziców sześciolatków. Ponadto w ocenie kandydata PiSu Bronisław Komorowski nie powinien był podpisywać chociażby ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Mówił, że Polska wymaga odbudowy. Zapewniał, że jako prezydent chce godnie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej, tak aby się z Polską liczono. Poinformował, że jest przeciwko wprowadzeniu w Polsce waluty euro, dopóki Polacy nie będą zarabiać tak jak nasi zachodni sąsiedzi. Dziennikarzom powiedział, że przyjechał do Suwałk, aby rozmawiać o Polsce i oczekiwaniach Polaków. Chcę rozmawiać o Polsce. Chcę rozmawiać z moimi rodakami o tym, jakie są ich oczekiwania, także wobec prezydenta Rzeczypospolitej i o tym, jaka jest moja wizja prezydentury, jak ja uważam, że prezydent Rzeczypospolitej powinien działać, jakie ma konstytucyjne możliwości. I mówię o tym właśnie moim spojrzeniu na prezydenturę, że uważam, że prezydentura w Polsce powinna być aktywna, przede wszystkim korzystająca z konstytucyjnych możliwości, ale zarazem odważna i rozważna.